Jeśli jesteśmy w temacie seriali, to chciałam teraz poruszyć wątek pana bohatera w serialu Na Wspólnej. Co będzie się działo u pana Zięby? Nie mam pojęcia. Może depresja, może jakaś euforia. Nie mam pojęcia. Nie mam, może zdrowie zacznie szwankować, a może wręcz przeciwnie właśnie. A jak to jest? Jakaś nowa miłość w późnym wieku. W późnym wieku. No właśnie, jak to jest z tymi miłościami w późnym wieku? To faktycznie mężczyźni tak mają, że tak im się zmienia? Znaczy, ja się zawsze cieszę, jak się ludzie kochają, także że to jest bardzo piękne uczucie kochać. Miłość w ogóle to cudowna sprawa. Dla pana gra w serialu Na Wspólnej to już jest taka codzienność, no bo już tyle lat na planie. Na szczęście. To jest dla mnie wielka sprawa. I cieszę się bardzo, że to doszedłem do emerytury, nawet nie najgorszej na tym serialu, także że jestem człowiekiem bardzo zadowolonym z życia i szczęśliwym, szczerze mówiąc. Jakby pan miał tutaj nam podać sekret i dobry przepis na sukces serialu, to co by to było? Nie mam pojęcia. Jest tylu scenarzystów, którzy to piszą i tak dalej, także jeden człowiek by nie podobał. Tak, to rzeczywiście trzeba cały zespół, ten zespół się cały czas zmienia. No, ktoś musi to zebrać do kupy oczywiście. Jest taki jeden Tomek u nas, który to wszystko zbiera, ale generalnie to jest cały zespół ludzi, którzy nad tym pracuje, wymyśla, burzy i znowu coś tam dodaje, coś odejmuje i tak powstaje serial. Ja chciałam zapytać teraz o ten wątek Kingi, bo Kinga po tylu latach tak naprawdę rozstaje się z serialem, jej bohaterka. I dlaczego tak się stało? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nawet nie wiedziałem o tym. W tej chwili cały czas wątek idzie, ma dużo pracy i tak dalej. Po wakacjach jeszcze na pewno będzie pracowała i tak dalej. Także to jest jej, jeżeli odchodzi, to jest jej wybór. O pana postać możemy być spokojni. A nie mam pojęcia. Pan nie planuje odejść. No ja nie, ale to jest jeden ruch scenarzystów i mnie nie ma przecież, także.